Możemy zaczynać. Po mojej stronie kotek niech stoi. Ja koterski, to mam kotka. To jest, słuchaj, z Korei Południowej dostałem. Tak? Tak, moja żona była ze znajomymi na wywczasie. Super. I przywiozła mi, bo ja nie byłem i dostałem takie tak? coś. No tak, byłem akurat w Seulu i byłeś super. No oni też byli w Seulu, no, tak. Nie, tak, no, tak. No to do, to niech mnie kotek broni jakby. Co? Kotek niech cię broni. To no, jest... Ja koterski to... To chyba z Bali przyjechało, to przyjechało z Meksyku. Wiesz, jakieś takie różne rzeczy pobierane. Super. No więc... i łapka chyba gdzieś z Chin albo z innych łapka, takich. I łapka z jakiejś Japonii, to no prawda. No wiadomo, no i co? Dobre. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, witaj. Dzień po premierze Gierka, tak naprawdę, dwa czy już, dwa dni pre- no, po premierze nie, Gierka. Drugi dzień, tak, masz ale rację, jeszcze, ale jeszcze w ciągu tak. premierowym. Tak, Kurczę, jeszcze niestety nie miałem okazji zobaczyć, bo się dowiedziałem, słuchaj, że dystrybutor ma politykę taką, że nie ma. Nikt nie widział, oprócz premierowej widowni i oprócz ludzi, bo wczoraj były dwa pokazy akurat w w Dąbrowie i w Sosnowcu, więc to jedyni i właśnie ludzie. Dobrze, że to powiedziałeś, bo w Dąbrowie i w Sosnowcu kto poza Edwardem Gierkiem przy zdrowych zmysłach robi premierę filmu, przepraszam, tutaj się zachowam, jakbym mieszkał w Warszawie z dziada pradziada. Aha. Nie w Warszawie, jakby co jest? No powiem ci tak, też miałem takie mieszane... Czyli to pomysł. Tak, no producenta i dystrybutorów i też powiem, miałem szczerze na początku mieszane uczucia. Mówię, kto to robi właśnie premierę w Dąbrowie Górniczej? Ale powiem ci, że mam uczucia, że dobrze, że się tak stało. A ja się zgadzam, ja się trochę droczę. Tak, nie, ale ja właściwie tak myślałem, ja mówię o takich tych, że sobie myślałem, że daleko, że gdzie do tej Dąbrowy, kto to wymyślił, można by było tu nas praszać, tego, tamtego. A potem się okazało, akurat moich bliskich udało się zaprosić, moją mamę, mojego tatę, mojego ojczyma, moją macochę, mojego teścia, moją teściową i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszyscy najbliżsi byli, cały orszak. Tak, karawana przyjechała. Elegancko. Jak rodzina przyjechała, to już pół sali jest załatwione. Dokładnie. Nie? No i problem z miejscami już potem był problem, bo premiera była kameralna na 500 osób. O, to faktycznie. Tak. Takie typowe polskie wesele. Dokładnie. I powiem ci, że to było fajne, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, chodziłem właśnie z ojcem, taka mi się przypomniała premiera w kinie Muranów, nic śmiesznego filmu, gdzie byli tylko ludzie filmu. A teraz te premiery, które są w galeriach, gdzie wszędzie jest pop, gdzie przychodzi po 2000 osób przypadkowych, każdy z tym swoim super żartem wydaje mu się, że jest taki błyskotliwy i kurczę mnie zaczepia i Boże, nie no, nie chcę nawyzywać, nie chcę nikogo obrażać, ale te premiery się stały udręką. Zauważyłem, że ludzie filmu czy ludzie kina pierwsze co po premierze uciekają, bo nie chcą być rozszarpani, bo tam jest pełno przypadkowych ludzi. A tu byli tylko przede wszystkim ludzie, którzy byli zainteresowani tematem i to było nasze święto. I powiem ci, że super, że takich premier bym sobie życzył i pewnie wielu artystów też. Ja się zgadzam z tym, co mówisz, że bardzo wielu przypadkowych ludzi, bo nawet mnie czasem zapraszają tutaj i faktycznie czuję się tam przypadkowo, a do tak? tego przyznasz, że pojawianie się na takiej premierze na sucho tak zwane, no to jest bez sensu, bo to zaraz po premierze się zaczyna jakiś drink, koktajl, tam się zaczyna regularna najebka, to albo, prawda. Albo zaraz po premierze po prostu idziesz, co w gruncie rzeczy sprawia, że trochę nie ma sensu tam być, no bo równie dobrze można sobie następnego dnia obejrzeć ten film już normalnie dokładnie. W kinie. Albo idziesz na najebkę, a no to już oczywiście inna historia, inna sytuacja i... No tak, ale wiesz, na to jak ty powiedzmy idziesz, czy idą ludzie, którzy idą tam, bo są ciekawi kina, to ja mam zgodę. Ja nie mam zgody, że teraz jest taka moda, że idą ludzie po to, żeby się pokazać, żeby wrzucić na Instagram, że o, ja jestem wyróżniony, byłem na tym i na tym, a tak naprawdę generalnie to niestety mają gdzieś tam to kino i to wszystko, co się z tym dzieje, bo to też widać, jaki mają szacunek do twórcy. Nie? Że nie ma czegoś takiego, jak ja chodziłem na premiery, no to w ogóle, żeby podejść, czy do Lindy, czy do kogoś, to tak to się nie odbywało, a teraz każdy gdzieś cię tam, wiesz, każdy gdzieś cię tam szarpnie z tym śmiesznym, że tak powiem, wiejskim kawałem do ciebie wyskoczy, czy jakimś żarcikiem, żeby się popisać, jaki on jest kozak tam no, ale wiesz, przed swoimi kobietami. Ale sam sobie wystrugałeś taką karierę, nie? W sensie wiesz o tym dobrze, że trochę, że sam jako człowiek jeszcze w tak zwanych starych czasach słynąłeś z tego, że byłeś dowcipny, pojawiałeś się tu, tam, żartowałeś sobie z rzeczy, więc wiesz, to jednak mimo wszystko utkwiło w psychice ludzi. I ja chciałem o jednej rzeczy bardzo istotnej powiedzieć, bo mam nadzieję, że tutaj się trochę nie będziemy powtarzać z
bardzo dobrymi w ogóle wywiadami, których udzieliłeś. Ja tylko, żeby ci nie przerwać, powiem tak, to nie piwo, nie powiem co to, ale ja alkoholu nie piję 7 lat, żeby potem nie było, że to u ciebie zacząłem pić, bo to jak browar wygląda i często tylko jak jadę samochodem i piję ten napój, kto zgadnie jaki, to tam już jego sprawa. Właśnie. Ale kurczę... Ja wiem. Tak, no ale mi powiedziałeś, żeby nie reklamować, to nie będę, bo rzeczywiście masz rację, po co? Ale kurde, zawsze jak ale jadę... Ale wygląda trochę jak piwko, tak, to prawda. Tak, wygląda jak to piwko prawda. I najświeższe, jak piję w samochodzie i się pieni w butelce, to często patrzą ludzie, że jedzie nie dość, że jedzie, kurczę, to jeszcze se browar pobija. Nie, to nie browar. No i przepraszam, bo nie, ci przerwałem. Ja chciałem tylko powiedzieć, że udzieliłeś bardzo fajnych kilku wywiadów ostatnio i mam nadzieję, że nie będziemy mimo wszystko bardzo powtarzać tych rzeczy, które tam są i dlatego chciałem do nich w ogóle nawiązać. Po pierwsze, no. Super wywiad u chłopaków Co ćpać po odwyku. Czas temu. Bardzo, bardzo fajny wywiad. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym, jak u ciebie było dawniej, dlaczego przestałeś pić, brać i co, z czym to się wiąże, to wydaje mi się, że tam dwóch ekspertów, Strachota i Żulczyk, świetnie to z tobą, ekspertów też, praktyków, świetnie to z ciebie wyciągnęli. Kapitalny miałeś też wywiad na takim kanale Rozpal Wiarę, gdzie byłoby bardziej gdzie było to bardziej z naciskiem religijnym i bardzo fajna rozmowa o żurnalisty, więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć o tych takich rzeczach właśnie związanych z przeszłością pod kątem właśnie nałogów, to te trzy miejsca są w ogóle rewelacyjne. Ja mam nadzieję, że tutaj nie będziemy gdzieś się powtarzać też, żeby dla tych, którzy już tam te rzeczy widzieli, to żeby tego nie powielać, ale mam jedno pytanie do ciebie, bardzo istotne. Dobrze. Zanim przejdziemy do Gierka, którego niestety jeszcze nie widziałem. Mianowicie, jak myślisz? Tak. Pójdziesz do nieba? Czy ja pójdę do nieba? Chciałbym pójść, a czy pójdę, to myślę, że droga jest długa, moja długa i kręta. Ale staram się robić wszystko teraz, żeby pójść. Rzeczywiście u ludzi wierzących tym celem życia jest zbawienie. Ja może nie aż tak mam, może ja nie jestem aż takim zagorzałym i... jak to się mówi, ortodoksyjnym katolikiem, ale ja się boję piekła. To mogę bardziej ze strachu, bo może z tego i tak gdzieś tam mam. Ale nie, po prostu troszkę się jak zmienił mój styl życia i zmieniła się moja świadomość, to nawet gdzieś jak takie się łapię już na takich najmniejszych rzeczach, kiedyś to bym nawet tolał, ale że rzucam gdzieś patyk od lizaka czy śmieć i on nie wtrafi się do śmietnika, to już sobie nie odtłumaczam, że przecież rzucałem do śmietnika, to nie ma co się schylać, tylko od takich najdrobniejszych rzeczy, albo jak na popełnię jakiś błąd, to staram się zreflektować i jakieś słowo użyć. Przepraszam, kiedyś to mi było obce. Nie liczyłem się po prostu z ludźmi czy z ich uczuciami, a dzisiaj staram się, no bo błędy będę popełniał pewnie do końca życia. Aniołem nigdy nie byłem i już pewnie nigdy nie będę, ale no staram się być lepszym człowiekiem. Wiesz co, pytam o cię o to tak trochę oczywiście na wyraz, ale zupełnie też serio, bo... jakkolwiek ja właśnie od wiary jestem bardzo daleko i pewnie masz wielu takich znajomych, tak jesteś naprawdę jedną z bardzo niewielu ludzi, którzy jak opowiadają o swoim nawróceniu, to ja tego słucham i mówię, o kurde, ty, wierzę ci, że tak naprawdę wiesz. I to jeszcze Misiek Koterski, nie ten wariat, no każdy pamięta mimo wszystko paręnaście lat temu do tyłu, że nie czuję, wiesz, w tym, co opowiadasz i dlatego też odsyłałem do tych podcastów, o których mówiłem wcześniej, bo tam fajnie o tym elaborujesz, że nie czuję w tym wszystkim takiej fałszywej nuty. I teraz wiesz, co to sprawia w głowie takiego ateisty jak ja. Co? I myślę, kurwa, a jak Koterski ma rację? O, no ale to super. No, wiesz, o co chodzi? Nie, no tak jak... I to jest dla mnie ciekawe i to jest dla mnie tak bardzo to ciekawe. To się cieszę, to 180 stopni. Ja oczywiście wiem, że aspekt wiary jest bardzo istotny w ogóle w... wychodzeniu z nałogów, tak? Że to jest wpisane w 12 kroków i że to zawierzenie się sile wyższej jest gdzieś tam bardzo niezbędne, tak? Żeby to sobie zrobić. Ale nadal to, co ty moim zdaniem swoją narracją, do której tak jak mówię, nie jest mimo, że najbliżej sprawiasz, to to, że ja faktycznie mogę słuchać kogoś, kto jest obecnie, a bywasz jak truteń gorliwy w tych swoich opowieściach religijnych, to bez dwóch zdań, ale ja sobie myślę, kurde, spoko. I to jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, czy ty się nad tym, wiesz, zastanawiałeś kiedyś, jak, z czego to wynika, nie? Czy gdzieś tam sobie to analizowałeś, czy po prostu masz flow, modlisz się rano, idziesz na wywiad?
Panie Boże, nie analizowałem, ale jak teraz mówisz, to wiesz, są takie momenty, że jestem tak jak to w każdej relacji. Jak w relacji z człowiekiem, z dzieckiem, to tak i z Bogiem są lepsze i gorsze momenty. To znaczy takie, że są momenty, kiedy mam więcej przestrzeni na tą relację, jestem bliżej Boga, a są momenty jak takie, że mój egoizm wywala i moje ego, na przykład teraz, że promocja Gierka i że ja będę wielka rola i że tego, to tam Bóg jest, że tak powiem, na innym piętrze i rzadko tam pukam. No, nie będę ukrywał, że jest inaczej. Tak po prostu jest, ale generalnie dziękuję ci za to, co powiedziałeś, bo mi to przypomniało, że rzeczywiście to jest dobry kierunek i że warto o tym mówić. I tak jak powiem na wstępie, ja nikogo do wiary nie mam zamiaru namawiać. Myślę, że klucz jest prosty. Stąd się bierze, że ja po prostu jestem w obowiązku dzielenia się tą wiarą, dlatego że ja dostałem drugie życie. Jeśli ktoś dotknął choroby alkoholowej, czy takiego uzależnienia jak ja, gdzie skończył wszystko, co jest do skończenia, jeśli chodzi o terapię i żadna mu nie pomogła. Już nie chcę wymieniać, bo nie chcę się w to zagłębiać, ale po prostu wszystkie drzwi do zdrowia, że tak powiem, się przede mną zamknęły albo mi nie pomogły. I te 7 lat temu rzeczywiście uklęknąłem i poprosiłem Boga o to z całych sił, że już nigdy nie sięgnę po alkohol i narkotyki, tylko żeby mi odebrał obsesję picia i brania. I stał się cud, w moim wypadku cud, bo też to widzę na przykładzie takiego mojego przyjaciela, który teraz znowu roku nie dotrwał, bo to już po 7 latach się zapomina i znowu zapił i po prostu no, jest w takiej obsesji, w takim obłędzie, że to nie ma tak, że się tak można zatrzymać. To mi przypomniało, że to nie ma tak, że o, ja się napiję i kurde, dobra, teraz już mogę 7 lat, mam tyle. Nie, ta choroba jest tak straszna, że on się właśnie napił po niecałym roku i no nie da się go zatrzymać. Wieziemy go na detoks i on, kurczę, mówi tak, z całym przekonaniem jesteś mu w stanie w to uwierzyć, bo mówi tak, przepraszam, zawiodłem siebie, ciebie, tego, zrobię wszystko, chcę zawalczyć o siebie i człowiek wiezie gościa, gość zostaje, wracamy z tego odwyku i nagle telefon i dzwoni babka, mówi, wiecie panowie, ale no kolega to już żebrze o setkę w zieleniaku czy gdzieś. Czyli chodzi mi o to, że ta choroba, i to jest moim zdaniem, czy uzależnienie od narkotyków, czy od hazardu, czy alkoholu, to diabeł mieszał w kotle i myślał, co ludziom podesłać i myślę, że podesłał im to, bo po prostu z tego, tak jak mówił kiedyś Marek Kotański, guru tych ośrodków, wychodzą tylko mistrzowie świata, a ja bym nie mówił to, bo ja sobie bym nie dorabiał, że to jest jakieś mistrzostwo świata. Ja sobie myślę, że to jest łaska. Po prostu niektórzy mają tą łaskę. Jeśli otrzymasz ją, to jesteś... Znaczy ja się czuję w obowiązku, żeby to pielęgnować i żeby za wszelką cenę no nie dać dupy i tego nie roztrwonić, bo może się okazać, że już wszystkie losy z kapelusza wyciągnięte i że już następnym razem nie będzie powrotu. No a ja już tyle życia gdzieś tam zmarnowałem, że chcę czerpać z niego, kosztować, nawet z tymi minusami, że wstaję czasami i mówię, kurde, jakie życie jest do dupy, no bo tak i nie wiem skąd nawet, bo się bierze taka myśl, czy taka udręka wewnętrzna, czy wstaję w jakimś lęku takim i sobie myślę, jak mi jest ciężko, to mimo wszystko chcę żyć na trzeźwo, no. Taka myśl łącząca trochę te wątki mi przyszła do głowy. Nie wiem, czy w filmie Gierek są sceny, gdzie pierwszy sekretarz pije wódkę. No on akurat właśnie nie pił alkoholu. On nie pił w ogóle w życiu, okej. Znaczy nie, generalnie pił, ale on był takim jakby, no on 25 lat pracował od dziecka we Francji, w Belgii na kopalni i tam nasiągnął troszkę inną kulturą tego nie picia. Pił w pracy. Picia alkoholu i on akurat lubił koniaczek, Martela, ale... Ale to właśnie do tego trochę nawiązuje, no. czy jak miewasz sceny, to trochę tak właśnie pytanie do człowieka, który wyszedł z alkoholizmu. Jak miewasz sceny, gdzie musisz udać mimo wszystko, że pijesz koniaczek, wiadomo, że masz tam jakieś iced tea, to czy nadal czujesz, że to jest taki, wiesz, to mógłby być koniaczek?
czy ty już jesteś poza tym punktem? No to... Bo ja wiem, że ty nie pijesz w ogóle, nie zbliżasz się i tak dalej, to jest super. No właśnie też na tej premierze gdzieś mnie zapraszano, powiem, na jakiś tam bankiecik, potem... Ale nie, mówię w scenie, jak obywatel Gierek, wiesz, pije... Tak, ja wiem. I właśnie to, o czym mówisz, że ja generalnie jeszcze tam, jak piję obywatel Gierek, to nic, bo to, wiesz, Martelik ten, ale brałem udział w takim filmie Crime Story, Love Story. Który wychodzi też za chwilę. Tak, i tam, że tak powiem, walimy koks na grubo i tam jest już i tak jechane, wiesz, no i oczywiście, no niby to jest tam cukier, puder, czy nie wiem, co oni tam dają, ale generalnie ten sam schemat jest, nie? I ja mam bardzo dużą pokorę przed tym. Nie mogę powiedzieć, że to na mnie nie działa, bo ja nie wiem, bo może tym razem nie działa, a następnym razem zadziała. Już mówiąc wcześniej we wstępie o tym, jaka jest okrutna to choroba, to gdzieś to się mówi, to jest zawsze tak, słyszy się w terapii czy na meetingach, że z uzależnieniem jest jak z wejściem na ring z Mike'em Tysonem. Ty musisz wiedzieć i mieć w świadomości, że zawsze dostaniesz w pierdol za przeproszeniem i że jedynym wyjściem jest nie wchodzić na ten ring, więc ja staram się nie wchodzić, a jeśli jest już taka sytuacja, to mam świadomość, że ona może nieść za sobą zagrożenie, czyli nie lekceważę tego i staram się po prostu pójść, nie wiem, wtedy na meetingi dla uzależnionych bardziej, czy porozmawiać o tym. Nie lekceważę tego, ale po co powiedziałem to o tym bankieciku, że ja mam tą łaskę, bo wielu uzależnionych też jedno to jakby nie zażywać czy nie pić, a drugie, no to właśnie uzależnieni są w stanie zrozumieć, to jest być wolnym od tej obsesji, bo jedno to jest nie picie i nie ten, ale ta obsesja jest tak, jakby jakiś głos siedział ci i cały czas szeptał do ucha: jestem, weź mnie, kurczę, napij się, poczujesz się zajebiście, ten głos cały czas ci mówi, a ja już tego nie mam, to ten Bóg uratował mnie, czy odebrał mi tą obsesję te 7 lat temu i dlatego ja wszędzie o tym Bogu mówię, bo ja czuję taką wdzięczność, że nie mówię po to, żeby nawracać innych, mówię po to, że mam poczucie, że dostałem taką łaskę i czuję się w obowiązku za to, że on to mi dał. I ja mam coś takiego, że właśnie jak po premierce tu wszyscy tego lecą se na bankiecik, to ja nie mam żalu. I to jest, bo gdybym ja miał żal, to myślę, że byłoby mi bardzo trudno. No tak. I wielu ludziom jest trudno. A ja może moim szczęściem w nieszczęściu jest to, że żyłem już tak patologicznie i tak pootwierałem wszystkie drzwi, te bramy piekieł, że jakby wiem, że już tam mnie nic nie czeka. Nie ma drzwi, których nie otworzyłem i po prostu wiem, że nie mam takiego złudzenia, a to może, no dobra, alkohol nie, to nie, ale pojawił się jakiś nowy specyfik, to jak ja bym tam, to by coś by tam na tego mnie czekało. Tego nie było 7 lat temu. No właśnie, ale nie, ja wiem, że już nic na mnie tam nie czeka i ja nie mam żalu. Jestem głodny życia w normalności. No zresztą dzisiaj też są już takie czasy, na szczęście, że wiesz, no oczywiście są grupy, które gloryfikują zażywanie i tak dalej, czy też, no nie wiem, no idole młodzieży, nie? Hip-hopowcy i tak dalej. Ale generalnie też już duża część ludzi odeszła od tego. Dzisiaj już zdrowy tryb życia, w to się idzie, już w pracy, tak jak kiedyś w mojej branży, kurde, normalne było, że tam sobie gdzieś flacha i tak dalej, alkohol, to dzisiaj już jest nie do pomyślenia. Wszyscy są profesjonalni, każdy chce być jak najlepiej przygotowany i nikt nie chce sobie, to nawet nie chodzi o to, że nie może. Ludzie nie chcą sobie na to pozwolić, wiedzą, że alkohol powoduje odmóżdżenie i człowiek nie jest na tyle wydajny, albo czy już narkotyki, no to już w ogóle to nie ma mowy o jakimś świetnym graniu, czy zdobywaniu w sporcie, czy gdziekolwiek, no chyba, że się używa dopingu, ale wiadomo, że dzisiaj to ma krótkie nogi, bo już są takie badania, że chociażby legendarny Lance Armstrong się o tym przekonał. No i czy to warto? No trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie? To prawda. Powiedz proszę, czy znowu, tutaj trochę nie mam tej platformy, bo jeszcze filmu nie widziałem, ale jak ty odbierasz już sam film, jeżeli chodzi o jego fabułę? Bo widziałem głosy, które znowu nie wiem, na ile są prawdziwe, mówią, że po jaką cholerę właściwie teraz ktokolwiek powinien oglądać film?
o Gierku. A do tego dodam jeszcze rzecz, którą gdzieś tam w wywiadzie z tobą usłyszałem czy przeczytałem, gdzie ty sam powiedziałeś, że tobie nawet przez głowę nie przyszło, żeby grać Gierka. To jest postać odległa ci, tak jak sam PRL i nie do końca to widzisz. Więc zastanawiam się, bez krytyki, bo tak jak mówię, filmu nie widziałem. Staram się zrozumieć, gdzie to się splotło, że stwierdziłeś, okej, to jest jednak dobry pomysł. Bo faktycznie pamiętam, że jak zobaczyłem to pierwsze promujące film zdjęcie, gdzie był Gierek i ty, no, już wystylizowany, już utyty i tak dalej obok siebie, to pomyślałem, ty kurde, dobrze to wygląda. Nie, więc zastanawiam się, jak wyglądała ta droga, która sprawiła, że powiedziałeś, dobra, róbmy to. I... No, słuchaj, powiem ci jak tak. Jak pokochałeś PRL po prostu? Nie, powiem tak, no, nie będę kłamał i to jest to słuszna uwaga. No, powiem tak, moje rock'n'rollowe życie, albo nawet nie to, no po prostu to nie są moje zainteresowania. Nigdy nie marzyłem, żeby grać Gierka i nie będę oszukiwał, że tak było. Może dla mnie to fajnie by było zagrać Kurta Cobaina albo Jimi Hendrixa, tylko nie ten kolor skóry. Bo gdzieś mi to jest bliższe ze względu na ten, ale właśnie może Bóg mi postawił, bo to jest dla mnie wyzwanie, nie? To też tak jak doszło do tego, że ja zostałem tym Gierkiem, to bracia Węgrzyn, Wojtek operator i Michał reżyser, robiliśmy z nimi Crime Story i właśnie ja ich zapytałem, co robicie następny film? Oni mówią o Gierku. Czyli Crime Story było nakręcone wcześniej? Tak, wcześniej. O proszę, myślałem, że później. Nie, okay. Wcześniej okay, właśnie. Okay. No ta pandemia jakby pokrzyżowała. No tak, wszystko plany, że ten. I oni mówią, film o Gierku, ale mówią tak, jak ty byś to zagrał, to jest wyzwanie. I ta rozmowa była właśnie przy producencie, który mówi, to jest niezły pomysł. I mówi, no i tam oczywiście... A produkcja też ta sama? Tak, ta sama produkcja, ten sam producent, bo to generalnie pomysł był producenta, żeby powstał ten film o Gierku, bo to jest jego konik. On przez 30 lat pasjonował się tym, jakby tą postacią. To jest gościu, który ma ogromne pojęcie o polityce, a bracia Węgrzy są tacy jak ja, no gdzieś, kurczę, wiadomo, bardziej klimaty, hip-hopowe bloki i tak dalej, jesteśmy te bliskie roczniki, no gdzie nam tam Gierek nie grał nam w duszy. Ale właśnie im... Tak jak oni zasugerowali, mówi, nam by to zagrało, gdyby zagrał to ktoś taki jak ty, bo wtedy to jest wyzwanie, wtedy to jest coś, co nas interesuje, że idziemy w podróż w nieznane. I ja powiem tak, nie marzyłem o tym, ale takich ról się nie odmawia, bo takie role, no to jest po pierwsze wyzwanie dla aktora, na takie role się czeka całe życie, no a po drugie... Rzeczywiście, no taka rola daje ci jedną rzecz. Przechodzisz na zawsze do historii kina, więc no moja próżność od razu wydziała, jak ja zapisany w książkach przeten. No śmieję się, pół żartem, pół serio, ale taka jest prawda. No nie będę oszukiwał, jestem człowiekiem, więc też mam marzenia i chciałbym zaistnieć, nie tylko pójść do nieba, ale żeby wspominały mnie pokolenia. A to, słuchaj, myślę, dorzucę, że to nic złego. Dorzucę nie? do tego jedną rzecz, bo to jest w sumie ciekawe, co powiedziałeś, czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie możliwość zagrania takiego Gierka daje ci coś, czego tak naprawdę wcześniej do końca nie miałeś, bo najczęściej kojarzono cię z filmami ojca, że to już nie jest rzecz, którą wymyślił twój ojciec. Tak. No a tak. To jest, wiadomo, każdy syn musi swojego ojca w pewnym momencie przynajmniej, jak nie zabić, to przynajmniej lekko poddusić, nie? No tak. Trochę tak jest, więc zastanawiam się, czy to nie jest właśnie twoja taka pierwsza duża rzecz bez ojca, bo chyba tak można by tak, powiedzieć. Tak, i powiedziałbym tak, znaczy, powiem szczerze, ja oczywiście dzięki... Nie o ojcu. To prawda, ale powiem tak, no ja dzięki oczywiście tej terapii, temu, że jakby nie piję i przez to przekleństwo stało się też błogosławieństwem, bo gdyby nie moje uzależnienie, to ja bym nie miał szansy na taką pracę ze sobą. Ja bym nie wiedział, że mam, że tak naprawdę ja nie jestem uzależniony od substancji, tylko generalnie jestem uzależniony od wszystkiego, że ja jestem chory na emocje, że nie radzę sobie z emocjami. I dla mnie nie istotne jest, czy ja będę brał tą substancję, czy tą, czy ja popadnę w pracoholizm, czy ja popadnę w jakiegoś różnego rodzaju inne kompulsje. Ja po prostu mam problem, że potrzebuję się odciąć od emocji. Dzięki uzależnieniu i terapii mogłem nad sobą popracować i między innymi też zaakceptować coś takiego i poradzić sobie z tym, że do dziś mi wypominają i też myślę już, kiedyś się właśnie łudziłem, że jak ja zagram takiego Gierka, to już się odetnę od tego, że ojciec no ten... Nie, będą zawsze już mi to mówić, że to dzięki ojcu. I ja już mam na to zgodę, nie mam z tym problemu, znam swoją wartość, wiem ile zrobiłem.
Ale tak jak mi wcześniej zadałeś pytanie, dla kogo jest ten film? Słuchaj, ja go widziałem na premierze pierwszy raz i siedziała koło mnie Marcela, lat 30, moja narzeczona, mama mojego syna i mój ojciec, lat 81, zna to pokolenie ten. No tak. Ja po 15 minutach patrzę na ten film i mówię tak, ja pierdolę, dla kogo jest ten film? Kto to będzie oglądał? Dokładnie to samo pytanie sobie zadałem, bo generalnie mnie jako widza mówię, to nie obchodzi, nie? To może brzydko powiedzieć, ale po 15, gdzie po następnych minutach ta historia mnie tak wciągnęła przez to, że zrobili to, myślę, że kluczem było do tego, że po pierwsze, że Janusz miał tak ogromną wiedzę i że to jest bardzo ciekawe historycznie i dla takiego może niedokształconego człowieka jak ja czegoś można się bardzo interesującego dowiedzieć, ale też podanego w taki super sposób, bo to robili właśnie młodzi ludzie i to jest podane w sposób taki przyswajalny dla każdego z całą odmłodzoną obsadą, z takimi można powiedzieć idolami dzisiejszego pokolenia, czyli aktorami, które dzisiejsze pokolenie zna. Nie ujmując wybitnym aktorom, ale to pokolenie młodsze no już nie zna. No, nawet taki przykład, kiedyś ja mówię o Andrzej Chyra, taki aktor do Marceli, ale kto to jest Andrzej Chyra? No, i dla niej, no ale wiesz, ona nie musi się interesować tym. To ona prawda. By mi powiedziała z Netflixa bohaterów, o których ja nie mam pojęcia i myślę, że wielu, wielu spokojnie, innych słyszałem, aktorów. Że Andrzej Chyra w jakiejś produkcji Netflixa będzie grał za chwilę. A, no to tak, widziałem, że boksuje i ja mu bardzo kibicuję. Coś tam Andrzej chyba tak, robi bo wybitny aktor. Ale właśnie powiem ci, ta historia mnie tak wciągnęła i ten film jest tak zagrany, on może się jedyne, co tam może się nie podobać, to oczywiście jak my przedstawiamy Gierka, bo ja tam do końca jako Gierek jako ta postać bronię ją od początku do końca i też jak pytałem producenta jak ty to Janusz wymyśliłeś, żeby mnie obsadzić, no bo to ogromne ryzyko, a on mówi, ja właśnie potrzebowałem aktora, który będzie odcięty od oceny bohatera. Tylko stworzy go i przepuści go na nowo, bo wtedy będzie jakaś prawda w tym filmie. I tak jak mój ojciec siedział i widziałem, że on był tak poruszony, że miał łzy w oczach, ale nie tylko, że ja zagrałem i że był dumny z syna, tylko akurat tu kręcili to tam, że tak powiem, TVN przyjechał i kręcił kulisy sławy, moje akurat, no, ale w każdym razie zapytali mojego ojca o taką tą i mój ojciec powiedział najważniejszą rzecz. Oczywiście, że jest dumny i że go poruszyło i że jaką kreację stworzyłem, ale najważniejszą rzecz, że ten film każdy musi zobaczyć z jednego powodu, że on opowiada o jednym, że my Polacy najbardziej potrafimy zniszczyć sami siebie. Że ta niezgoda w narodzie, o tym jest ten film, że jak Polak Polakowi potrafi po prostu zniszczyć życie za cenę władzy, czy za cenę swoich przekonań, idąc po trupach i że każdy musi zobaczyć ten film, żebyśmy się po prostu opamiętali, żeby ta zgoda zapanowała ponad podziałami, żebyśmy szanowali swoje odrębne zdania. Jedni mogą mieć takie zdanie, inni takie. Każdy ma dzisiaj do tego prawo, ale to nie jest powód, żeby sobie skakać do gardeł, a my od lat jako naród po prostu skaczemy sobie do gardeł i zjadamy własny ogon. I o tym jest ten film i to jest spojrzenie mojego ojca, który to przeżył, który to przefiltrował i który jakby to wie, o czym mówi. To jest jedno, a druga osoba siedzi Marcela i ja mówię, no jak ci się podoba? A ona mówi, no nie wiem, nic z tego nie rozumiem. Kto to jest ten w tych okularach? Nie? Ja mówię, Jaruzelski, a ten, a to nie. Ja, bo ona mówi, nie wiem, kto to jest. Ale na koniec po filmie ja mówię, no jak? Ona mówi, strasznie poruszająca. Ja mówię, no ale jak? Przecież nie wiedziałaś, kto jest kto. Ona mówi, tak, ale ten film jest tak zrobiony. Nie chcę zdradzać, ale są takie fajne przemycone rzeczy, które też powodują, że mimo, że to jest historia, polityczne kino, to troszkę jakby luzują ten film, czyli są w takim amerykańskim stylu. Amerykanie to widać po zwiastunie tak, już mocno, potrafią tak. inaczej opowiadać, że cię nie katują polityką, że ty już jest po pół godziny, nie wiesz o co chodzi i nic nie rozumiesz, tylko opowiadają filmowo. I ona mówi, że też jej się bardzo podobał ten film, mimo że ona nie zna tej historii i nie zna tych postaci, nie? I nie wie, kto jest kto. No i ja też powiem ci, że kiedyś mój ojciec powiedział, że sukcesem filmu jest to i będzie to, tak mi mówił przy Siedmiu Uczuciach, jeśli ktoś po seansie, pierwsze co wyjdzie, będzie chciał obejrzeć ten film jeszcze raz. No oczywiście, że tak.
Tak, i ja ci powiem, że ja tak miałem właśnie po seansie, kurczę, Gierka, że występowałem w tym filmie i kurde, mówię, na drugi dzień mówię do Stankiego, bo akurat były pokazy, chodź zostaniemy i obejrzymy jeszcze raz. I on mówi, tak, ja też chcę zobaczyć. Miałem ochotę jeszcze raz zobaczyć i przeżyć ten film. No to oczywiście jest mój odbiór i wiadomo, można mi zarzucić, że to jest film, w którym występowałem i że jestem nieobiektywny, ale taka po prostu to była chęć zwykła, człowieka, który kocha kino, widza. O. I to byłoby moim życzeniem, żeby ludzie chcieli go jeszcze zobaczyć, jeszcze raz. A myślisz, że od kiedy się nawróciłeś, to lepiej grasz, lepiej ci idzie w robocie? Nie, no jestem przekonany. To jest jedna, mało czego w życiu jestem pewny, ale tego, że jak to mówisz, o, podsunę się, bo się śmiało trochę wyluzowałem, to... Dobrze, słuchaj, to jest ten... To jest ten moment, po co on to puszcza? On to puszcza, to żeby wyciągnąć wszelkie... To jest wszystko legalne, panie władzo, wszystko legalne. Legalne, ale wiadomo, miętkie nogi. Tak tych go-go też mówili, że legalne, a potem bańki znikały z konta. Słuchaj, to za twoich czasów. No, nie ty, tylko jeszcze za moich też nie. No, ale o co ty mnie pytałeś? Bo mi Bóg sprawia, że lepiej grasz? Że lepiej ci idzie? Bo powiem ci, co zauważyłem jeszcze, tak żeby trochę dopełnić tę myśl. Przeskrolowałem twój Instagram, aż do samego początku i co zauważyłem, to jest chyba korelacja, że ty go tak naprawdę właśnie już założyłeś na trzeźwo. Że on jest już w ogóle założony w czasach na trzeźwo, bo on się tam zaczynał w 2015 roku, jakieś pierwsze fotki. I tak bardzo szybko scrollując, bo stary, przecież więcej zdjęć niż rasowy influencer, youtuber. Tak? Taka jest prawda. Taka jest prawda. Dużo zdjęć. No uzależnienie daje się wyznać. Ale wszystko gra. Zawsze, wiesz, dla mnie, ja się cieszę, bo jeżeli mój gość czy gościni ma Instagram, to dla mnie to jest zawsze fajne źródło gdzieś tam podpatrzenia jeszcze dodatkowego. Ale do czego zmierzam? To, że jak sobie go scrollowałem, to widziałem, że no 2015, to jeszcze Misiek ze znajomymi, w ogóle super masz znajomych, widać z branży, cię aktorzy lubią, że robią sobie to takie, wiesz, prawdziwie fajne zdjęcia, ale generalnie tutaj przy pizzy, tu gdzieś nad polskim morzem, ale im dalej do dnia dzisiejszego, tym bardziej BMW, Balenciaga, plastikowy zegarek się zamienił na Rolexa. Generalnie zaczęło się powodzić. Tak. Ja się pytam, Michał Koterski, jaki ty masz deal z Bogiem? Odpowiadaj. Nie, ja to nie mieszam, to ja nie proszę Boga, ty daj mi dzisiaj bluzę Balenciagi, albo jak rolka dostanę, co zrobię to i to. Nie. A jednak jesteś w bluzie Balenciagi. To prawda, ale lubię, bo ja lubię. Oczywiście, musisz lubić, to jest wszystko okej. Okay. Tak. Ja cię po prostu pytam, jak to się splata. To się tak splata, że na przykład, no ja nie pochodzę wbrew pozorom z rodziny zamożnej. Moja mama była za komuny nauczycielką w klasach 1-3. Mój tata był reżyserem, który chodził z chlebaczkiem do łódzkiej oświatówki, robił wtedy filmy dokumentalne. Pieniążków nie było. Ten słynny z nic śmiesznego pomarańczowy trup, czyli ten maruch rozklekotany, który ojciec musiał wchodzić od drugiej strony, bo były drzwi zepsute. No to rzeczywiście jest prawda. Było po prostu skromnie. Moja mama oczywiście i mój tata dbali o to, że jak mój ojciec pojechał na sympozjum, to pamiętam, przywiózł mi jeszcze wtedy generalnie były w sklepach tylko plastikowe takie buty sportowe, że one pękały na zagięciach masakra, a noga w nich tak śmierdziała, nie oddycha, że to jest ten. I pamiętam, jak mój ojciec pojechał na sympozjum do Stanów i przywiózł mi Jordany, to słuchajcie, ja szorowałem codziennie i stawiałem na półce i patrzyłem na nie przed zaśnięciem, no jak w Boga, jak w obrazek. Ja tylko powiem dla tych, co słuchają, że dzisiaj Michał jest w czapeczce Jordana, więc wszystko tak, gra. Tak, Jordana i mam Jordany na nogach. Jedyneczki. To nie ma, tak, mimo, że tu i to jakaś taka wersja fajna. Nie, i powiem rzeczywiście, lubię te ciuszki, lubię te rzeczy. Traxę to tłumaczę, oczywiście moja partnerka jest załamana, jak ja to wszystko kupuję, bo na to idzie kupę forsy. No bo uważa, że to jest jakieś marnotrawstwo. A to ona sobie nie kupuje? Kupuje, ale ona to tak dba, a ja nie dbam o te rzeczy. Dobra. Ja to kupię w tą kompulsję, może żeby troszkę tak poczuć się na haju troszkę. No, tak to nie działa. No, ale powiem tak, tu już zdradzę tego Rolexa, kupiłem sobie na 5. rocznicę trzeźwości
i tak sobie tłumaczyłem. Super. Jak niosłem te pieniążki tam, żeby go kupić. A co, ty z gotówką poszedłeś? Tak, z gotówką. Co ty pijesz? Naprawdę. Wziąłeś 30 koła pod pachę, tak. Poszedłeś po zegarek? Tak, dokładnie. I poszedłem i jak niosłem te pieniążki, to mi serce pękało. Mówię, Jezu, co ja robię? Co ja robię? Tyle pieniędzy, jak to można? Ten, ale sobie z drugiej strony głos mi piękne. Mówił, zasłużyłeś na to. Będziesz zawsze patrzył i tyle. Ja, no... A nie mówiłeś sobie, niech mnie tylko nie napadną, niech mnie tylko nie napadną. Nie, tego się nie bałem. No kurde, słuchaj, ja się wychowałem na ulicy, to się takich rzeczy nie bałem. Okay. Ale jak sobie przypomniałem, że potrafiłem w weekend, kurczę, tu zaparkować 30 koła, to sobie pomyślałem, Michał, zasłużyłeś na to, zapracowałeś na to. I tutaj się zgadzam z tak, i pomyślałem, że to będzie fajne, jak no mój pewnie. Syn będzie miał 18 lat i ten zegarek, który kupiłem na piątą rocznicę trzeźwości, że będę zawsze pamiętał, żeby być trzeźwy i że go na 18 jemu podaruję, że super. To będzie takie magiczne. Ja się tylko obawiam, że jak twój syn będzie, bo twój syn ma teraz ile? 4. Czyli za 14 lat to będą już takie zegarki, że wiesz, on zobaczy mechaniczny zegarek i powie, ojciec, gdzie tu jest Instagram, gdzie tu Twitter, ojciec, z tego się nie dzwoni. No może, no Boże, no zobaczymy, nigdy nie wiadomo, masz rację, ale takie, pamiątka zawsze. Ale ja sobie to tak wymarzyłem. Wiadomo. I rzeczywiście to często też u ludzi uzależnionych, widziałem jest niedawno biografię Eltona Johna, no i on miał ogromne problemy z uzależnieniem, jest ta biografia dostępna, no i właśnie mówi, że ze wszystkiego się wyleczył oprócz zakupu holizmu i też ciągle lata i sobie kupuje rzeczy, więc to chyba u nas uzależnionych, jak to się mówi, suma nałogów musi być równa. Ale wracając do pytania... To bardziej o granie, tak, bardziej o tak, granie. Tak, o granie. To powiem tak, moim idolem, jeśli chodzi o granie, jest Denzel Washington, bardzo wierzący aktor. On jest wierzący? Bardzo. Co ty gadasz? No właśnie, to sobie możesz przejrzeć na YouTubie jego historię. On w ogóle uważa, że wszystko, co osiągnął, to jest dzięki Bogu. Ja na jego filmy trafiłem, na jego te wypowiedzi, bo filmy to wiadomo, znałem wszystkie wybitne jego role. No nie ma dla mnie, nawet jak jest w słabszym filmie, to on ma coś takiego, że ja mu wierzę. Ma coś niesamowitego w sobie. I on powiedział jedną taką rzecz, jak był na uniwersytecie i się spotykał ze studentami na uniwersytecie, który sam kończył, i się spotykał ze studentami i opowiadał im taką historię, że wraca po planie jednego z filmów i opowiada swojej mamie, jak wróciłem do domu i opowiadam mamie, słuchaj mamo, dzisiaj to zagraliśmy taką i taką scenę, a mama mówi, posłuchaj synu, ty to co najwyżej możesz umyć okna i to nie do końca dokładnie, wszystko to spłynęło z góry. I ja po pierwsze wierzę, że trzeźwość daje coś takiego, że to jest ogromny rozwój, bo ten zawód to jest kontakt z emocjami, ty musisz w jakiś sposób przekazać emocje i nimi manipulować często, bo powiedzmy wychodzisz na spektakl, dzisiaj nie wiem, umarł ci pies, ale grasz farsę i nikogo nie obchodzi, że tobie umarł pies, albo ty masz dzisiaj zły dzień. Ty musisz wyjść, zmanipulować w jakiś sposób, albo gdzieś te emocje odsunąć na bok i wiedzieć, co ty czujesz, nie? Żeby się nie rozpaść tam i wiedzieć, jak z tymi emocjami postępować, ale nie tylko. Wydaje mi się, że film to są emocje, że dobry film, czy dobra gra aktorska powinna wzbudzać w widzu emocje. I myślę, że jeśli się bierze narkotyki, czy pije alkohol, odcina się od tych emocji, to jest po prostu ściana między tobą a widzem. Więc, więc ta trzeźwość, jestem przekonany, i to też mi ojciec mówił, że ta trzeźwość da mi coś takiego, bo on jest człowiekiem trzeźwym od ponad 20 lat, że to będzie, w pewnym momencie poczuje taki rozwój, jakiego i takie zasoby w sobie, których jeszcze do tej pory nie widziałem i nie odnalazłem. I też taka pułapka mojego uzależnienia była, że mi się kiedyś wydawało, że ja wszystko, co mam, czyli w sensie, że ja jestem taki cool, fajny i wylozowany, to właśnie dzięki alkoholowi i narkotykom. No, i to było takie błędne. Ale to jest też taka narracja, która po prostu wisi w społeczeństwie. Jesteś zestresowany przed randką, to robi się trochę wina, to zluzujesz. No właśnie. Wiesz, język ci się rozplącza. No właśnie. Podejdziesz do dziewczyny, czy chłopaka. No i słuchaj, mi ktoś mądry coś takiego powiedział, że właśnie rzeczywiście to prawda, ty byłeś może wyluzowany, tylko że alkohol i narkotyki mają to do siebie, że zawsze wystawią ci wcześniej czy później cenę za to, począwszy od kaca, potem od tego, że człowiek to zapamiętuje i się uzależnia. O Jezu, wtedy byłem taki fajny, a tak fajnie. No a już potem to już człowiek tego nie widzi, że wcale nie jest taki fajny, tylko jemu się wydaje, że jest tak fajnie, a jest męczący dla wszystkich. Ale do czego zmierzam? Tak,
Możesz w to nie wierzyć, ale ja przed każdą rolą i przed każdym spektaklem modlę się. Wiem o tym. I modlę się dlatego, że kiedyś mi jakiś ksiądz zwrócił uwagę, czy ja się modlę przed spektaklem. Ja mówię, nie, że po co, że rano się modlę, żeby poczuć się taki zaopiekowany. A on mówi, dostałeś taki dar od Boga, żeby służyć ludziom, że ten zawód to jest służba. Ludzie pracują sobie ciężko cały tydzień i oni te pieniążki, bo bilet do teatru jest dosyć drogi, przeznaczają na to, żeby dzisiaj odpocząć i dostać jakąś fajną rozrywkę i ty masz ten, dostałeś tą służbę, żeby im służyć, dać im dzisiaj radość. Więc fajnie byłoby modlić się, żeby jak najlepiej ją ofiarować drugiemu człowiekowi. Ja zacząłem się modlić, ale też mój ojciec mówi, że często na przykład podczas realizacji filmu na niego coś spłynęło z góry. Coś, co mu dało, że on miał jakieś założenie w filmie, w jakiejś scenie, a nagle z góry spłynęła do niego coś od siły wyższej, jakkolwiek ją tam nazwiemy, czy od Boga, i nagle to coś boskiego nadało tej scenie. I ja przed Gierkiem, słuchajcie, miałem takie poczucie, modliłem się o jedno. Mówię, Boże, nie wiem jak to zagrać, nie wiem jak to zrobić, błagam Cię. Włożyłem w to ogrom ciężkiej pracy, rok swojego życia. Wyprowadziłem się na pół roku z domu, przytyłem 21 kilo. Przeczytałem o PRL-u wszystko, co jest możliwe. Z moją taką, jakby to nazwać, coachem, Beatą Fudalej, spotykałem się codziennie. Czytaliśmy te sceny i ona odgrywała każdego z bohaterów na różne sposoby i ja na różne sposoby jakby reagowałem. Czyli każda scena, to, żeby każda scena nie była zaplanowana i założona, tylko żeby się odegrała tu i teraz, w tym momencie, w tym nastroju i nie wiadomo jak zagra ten czy ten. I żebym ja po prostu wiedział, czy czuł się jak na to zareagować. I mimo tego ogromnego przygotowania, ja czułem, że potrzebuję jeszcze tej pomocy boskiej i modliłem się, Boże, proszę Cię, żeby spłynęło to na mnie. Wiedziałem, że ja nie mogę zagrać tego Gierka, że ja muszę się nim stać na ten moment i do tego potrzebowałem tej łaski. No i czy tą łaskę otrzymałem, to już zapraszam do kina i zobaczycie. No to zawsze taki numer marketingowy, teraz Boga wmieszałem w marketing. No i dzięki Panie Boże, bo też myślę, że to co gadam, to gdzieś tam spływa od Niego. Wszystko co dobre przychodzi od Boga, ale też dzisiaj też się podzielę z Tobą czymś takim, że kiedyś mi się wydawało, Boże, dlaczego robisz mi to czy tamto? Boże, dlaczego na mnie to zesłałeś to czy tamto? A dzisiaj wiem, że te wszystkie przeciwności losu to jest właśnie łaska. Że sukces od razu mi wali bęben, próżność się wylewa, staje się wyniosły, nagle tu gdzieś kogoś źle potraktuję, to mi nie służy. A jak dostanę pod dupie, to od razu jestem jakiś bardziej spokorniały, lepszy dla innych, od razu widzę, że tu gdzieś zaniedbałem jakiś obszar, tu gdzieś zaniedbałem i staję się po prostu lepszym człowiekiem. I też po czasie mówię, po co to było? Dzisiaj stało się to czy to. To już się nie przeciwstawiam, nie kopię się z tym sobie. Myślę, Boże, dziękuję Ci za to. Jakoś to przetrwam, za jakiś czas się dowiem, po co to się stało i w jakim obszarze miałem stać się lepszym człowiekiem. Super. To tutaj się absolutnie zgadzam. Jak opowiadałeś trochę o tym Gierku, o tej roli, to przyszła mi jeszcze do głowy taka myśl, bo to jest chyba też pierwszy raz, jak poza ojcem znowu, poza siedmioma uczuciami, kiedy grałeś postać prawdziwą, tak? Tak. Postać historyczną. I no, dla wielu postać, która w jakimś stopniu ruszyła Polskę do przodu, dla wielu postać problematyczną, przynajmniej delikatnie mówiąc. No, no. Nie? Czy dla ciebie jako aktora to zupełnie nie ma żadnego znaczenia? Bo ja się zastanawiam, na ile ten film jest akuratny historycznie. Na ile wiesz, na ile tam to wszystko, co jest o Gierku, to jest trochę zabawa formą. Mamy Gierka, pokażmy, wiesz, kolorowy PRL, lata tam 70, 76 widziałem i nie tylko pokażmy, jak to było, pobawmy się, nie? Ale z przymrużeniem oka, to nie jest film, żeby, nie wiem, wycieczki szkolne szły i się uczyły, zamiast czytać książki trochę o Gierku. A na ile to jest coś faktycznie osadzonego w rzeczywistości i na ile ty, wiesz, się poczuwasz, patrzysz sobie na to i myślisz, okej, tutaj na podstawie roli, którą dałem, ludzie będą myśleli teraz, no bo wiadomo, to jest tylko krótki, tam półtora godziny czy dwugodzinny wycinek z rzeczywistości. Na tej podstawie niektórzy wyrobią sobie opinię, nie na temat filmu, ale na temat samego Gierka.
który zrobił, co zrobił. I teraz jak ty do tego podchodzisz? Więc tak jak mnie zapytałeś, ja takie same obawy miałem przed, bo nie jestem znawcą historii. No ale potem, dlatego właśnie mi się to skojarzyło. Potem powiedziałeś, że miałeś asystentkę, czy tam coach, panią coach, która, z którą robiłeś bardzo dużo historii, przerabiałeś to, więc dowiedziałeś się na pewno rzeczy. To prawda, ale to dowiadywałem się po to, żeby wiedzieć wszystko o tych oponentach lub przyjaciołach Gierka, żeby wiedzieć wszystko o tych postaciach, ale broń Boże, w żaden sposób nie chciałem sobie jakiejś unikałem oceny. Ani takiej, żeby po prostu Gierek super zajebisty, ani takiej, że zły komuch i tam, żeby kurczę łeb, żeby mu spadł. Nie. Ja chciałem po prostu wiedzieć to wszystko i być z tym, żeby poczuć się w tamtym czasie. I ja mogę odpowiedzieć tak, że miałem takie lęki przed i mówiłem, ja się często, to nie jest żadna tajemnica, często przed każdą rolą daję scenariusz ojcu do przeczytania i konsultuję z nim, jak to zagrać. Mam do niego jakieś zaufanie, czy jakiś wskazówek. I mi ojciec powiedział jedną rzecz. I też coś takiego miałem, że na przykład mówię, kurde, nie mówię tak jak on, albo nie chodzę, albo może za mało, albo coś. Mój ojciec mówi, odejdź od tego. To nie jest dobry kierunek. Mówi, byłeś już z tym Gierkiem i przed wejściem na plan zapomnij o nim. To już musisz go przefiltrować i stworzyć tego bohatera na nowo. I jedna podstawowa zasada, jeśli grasz jakiegoś bohatera, to musisz go od początku do końca bronić. Bez względu na to, co by się nie działo. No, żaden człowiek, ani ty, powiedzmy, żebym ja grał siebie, no to unikałbym oceny. No, to jest zresztą w amerykańskich filmach, no troszkę to jest coś takiego, ostatnio fajnie to Kawulski napisał po tym jak pokochałem gangstera. Że my też było trochę kontrowersji o tym filmie. Tak, to i prawda. Że my jesteśmy jednak filmowcami, nie dokumentalistami. Oczywiście, że jeśli w pewnym momencie nie odpuścimy tego jakby dokumentalnego czy takiego historycznego opowiadania, to właśnie się zaplączemy w tą niebezpieczną uliczkę dokumentalizowania rzeczywistości. A my musimy jako filmowcy, że tak powiem, dla dobra filmu stworzyć rzeczywistość na nowo, żeby ona się fajnie opowiadała. No zauważ chociażby przykład tego Narcos, nie? No przecież Pablo Escobar to był rzeźnik, no to był człowiek, który mordował ludzi, ale jednak kiedy my oglądamy ten serial, to z odcinka na odcinek kibicujemy mu coraz bardziej, żeby go nie złapali. Mimo, że on w odcinku podkłada bomby następnym, morduje ludzi, to i tak ty masz z tyłu w głowie, żeby jemu się udało. I jest to właśnie troszkę, jakby film się rządzi czym innym, zabiera nas w świat takiej magii, czy innej rzeczywistości. I ja myślę, że ten film właśnie jest tak po amerykańsku zrobiony, ale on też nie pokazuje samych kolorowych stron, dlatego, że to jest w ogóle nieprawda o człowieku. Nie ma takiego człowieka. Chociażby można wziąć ten cudowny obraz Jana Pawła. Ja tu nie chcę go w żaden sposób oceniać czy rozliczać, tylko że każdy ma swoje jasne i ciemne strony. To też był człowiek i na pewno też miał swoje jakieś trudniejsze chwile, czy popełnił jakieś błędy w sprawowaniu tego swojego kapłaństwa. No ale do pewnego momentu my żeśmy go tak wyidealizowali, że jak potem gdzieś o tych błędach piszą, to już skazujemy go od razu na śmierć, bo gdzie Jan Paweł, on święty, to nie. Jak on nie święty jednak, to trzeba mu łeb ściąć. Takie jest myślenie człowieka. Nie ma ludzi. To świętość jest tylko zapisana dla Boga. Czy tobie coś takiego przeszkadza? W sensie... Czy w twoim podejściu do wiary, no bo oddzielamy wiarę od kościoła, tak? Aha. Czy w twoim podejściu do wiary przeszkadzają nasilające się kontrowersje związane z polskim kościołem i nie tylko polskim? Nie, mi przeszkadza, jeśli człowiek krzywdzi drugiego człowieka, to ja na to nie mam zgody, ale nie przeszkadza mi to w wierze, bo wiara to jest moja relacja z Bogiem, a nie z kościołem. Ale chodzisz do kościoła. Tak, oczywiście, ale na spotkanie z Bogiem. No kapłan jest moim, że tak powiem, służącym. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle. On służy jako kapłan, tak jak ja służę ludziom jako aktor i tak jak każdy z nas, ty służysz, nie wiem, żeby ludzie se fajnie włączyli ja i mieli jakoś... Ja służę mamonie, Misiek. Nie wierzę w to. A nawet jeśli to droga jest krótka. Bałem się, że powiesz,
Bałem się, że powiesz, jeżeli to chcesz mi powiedzieć, że to jest służba mamonie, to jeszcze strasznie dużo pracy przed tą karą. Nie, dlaczego? Kurde, żeby wjechać do ciebie na czwarte piętro, to już nie każdy może, to ty musisz ściągnąć windę. To nie są albo włożyć kluczyk. Dokładnie. No to wiesz, to już ta mamona, to tam już czuję, że grube siano jest odłożone, bo nie stać by było cię na takie, na wynajęcie takiego, czy nie wiem, może to jest twoje, to już w ogóle, kurde, to już grubo. Niech to będzie, niech to będzie tajemnica, co jest tą mamoną. No to nie ma, to tam jest dobrze poukładane, kurde, tylko widzisz. Ty no. akurat jesteś, Boże, człowiekiem nieuzależnionym, więc ty musisz Balenciagi. Ja mam takiego kolegę, który jest na maksa bogaty, jakbyś go zobaczył, to byś myślał, że on jest portierem gdzieś, a on ma... Ja się z ciuchów śmieję, bo ja wiem, że to nie ma w większości znaczenia, no, bo doskonale... I akurat, wiesz co, to, co masz na sobie, w sensie bluza Balenciagi, idealnie pokazuje tę drogę, którą, przynajmniej z mojej perspektywy, którą moda od jakiegoś czasu pokonuje, czyli robienie drogich rzeczy, które nie są taką modą, tylko po prostu są takie szmaty, nie? Tak, no bo to jest trochę coś takiego. Tak. To jest zwykła dresowa bluza. Dokładnie. I tylko, nie? że ma napisik. Dokładnie. A czasem nawet nie musi mieć. No tak. Więc trochę to rozumiem. Nie do końca się z tymi wszystkimi elementami gdzieś tam zgadzam, ale trochę to kumam. Słuchaj, kolejne pytanie, które mam do ciebie i które sobie zanotowałem jako naprawdę ważne i wydaje mi się, że ono też, w sensie odpowiedź na nie się zmienia u ciebie, czy może zmieniać na przestrzeni lat. Mianowicie, w czym jesteś najbardziej podobny do ojca? O kurde, jakie to trudne pytanie. Nie wiem, to myślę, że to by musieli odpowiedzieć moi bliscy. Ale jak ty czujesz? Jak bo ty ja wiesz, czuję. Nie ma poprawnej odpowiedzi. Ja wiem, że nie ma poprawnej, tylko taka zabiła mnie, bo się nigdy nie zastanawiałem nad tym. No naprawdę. Nie zastanawiałeś się, w czym jesteś podobny do ojca? Nie zastanawiałem się. Jakoś tak mam dobrą relację z moim ojcem. Też mój ojciec mnie fajnie prowadził w tym wszystkim. Tak jak byłem młodym człowiekiem i gdzieś tam zagrałem w tym Dniu Świra, i byłem młody i taki bardzo na każdy komentarz, jak ja, że tak się wyrażę, w cudzysłowie robiłem karierę, czyli wchodziłem na salony te medialne, żeby stawałem się postacią medialną, pojawiły się wszystkie portale plotkarskie. To nie było jak dziś. Dla mnie, młodego człowieka, to był szok. Dla wszystkich, że nagle ktoś cię obrzuca gównem, że ty idziesz po ulicy. Dzisiaj już się troszkę do tego przyzwyczailiśmy, mimo że i tak ludziom ciężko jest przyjmować ten hejt, ale wtedy to była nowość. Kurde, tu każdy chce się ze mną napić, tu każdy mnie wyściska, a na portalach mi życzą śmierci, żeby zdechł ten narkus, czy coś w tym stylu. Więc to było dla mnie złego bardzo... Złego licha nie bierze, słuchaj. No może, to jest dobre. No dobre, słuchaj, dobre. No trochę przeszedłeś i żyjesz. Nie? Dokładnie, no to coś w tym musi być. Tak jak mówiłem, aniołem nigdy nie byłem i pewnie już nigdy nie będę. Ale mój ojciec mi pomagał właśnie w tym, jak mi ciągle zarzucano, że wszystko dzięki ojcu. I ja dzisiaj na przykład mam coś takiego, że ja bym chciał, żebym mógł ofiarować coś mojemu Fryderykowi, bo nie ma nic lepszego, że ktoś ciężko zapracował na to, żeby twoja rodzina, czy twoi bliscy mieli z tego jakieś profity. W zdrowy sposób. No już powiedziałeś, że zegarek dostanie, nie? A tak, no kurde, no, słuchaj, czy dostanie, to jak jest takie przysłowie, chcesz rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Też jest prawne. To moim marzeniem, też ale prawne. Jak to się potoczy, zobaczymy. Ale ojciec mnie jakby odciążył od tego, że właśnie mi mówił, że ja idę swoją drogą. I rzeczywiście teraz to przypomniał po tym Gierku, że przyszedł taki moment, że szliśmy kiedyś ulicą i nagle podbiegł ktoś, kurczę, i mówi do mojego ojca, podbiegł, przepraszam, czy ja mogę ze mną, czyli z panem zdjęcie i czy pan zrobi zdjęcie. I jego nie poznał, a mi zrobił zdjęcie. I mój ojciec mówi, że to był najpiękniejszy moment w jego życiu i on potem mi mówił, lubię iść z tobą ulicą i ogrzać się w cieple twojej sławy. I to było super, to mnie tak tak poruszyło i mój ojciec rzeczywiście taki dumny z tego był. To przyszedł taki moment i też widziałem kiedyś wywiad z Romanem Polańskim, zarzucano mu, dlaczego on promuje swoją żonę Emanuel Sinie i ona gra w każdym filmie. I on na konferencji odpowiedział, a kogo mam promować, żonę sąsiada? No to jest jakby oczywiste, nie? To się robi z serca i dla kogoś i to też drugiemu człowiekowi sprawia radość. Ale o czym ja miałem mówić? Zmienię trochę pytanie. Co czujesz, że inaczej? Może nie tak globalnie. Do ojca. Tak, ale co czujesz, że robisz tak samo jak twój ojciec? No bo jednak obserwowałeś go za młodu. Ja wiem, że on się bardziej zajmował pisaniem niż graniem. Ale wiesz, ale mimo wszystko, na przykład
To słyszałem w którymś wywiadzie, że jak twój ojciec dawniej, nie wiem czy dalej tak ma, że jak pracował, to musiało być cicho, bo ojciec teraz pisze, nie da się. Czy ty, wiesz, czy ty na przykład masz jakieś takie swoje tiki, triki i fiksacje, które sprawiają, że mówisz sobie, ty kurde, no przecież ojciec zagrał, teraz to widzę. To nie, to tak, jeśli chodzi o pracę, to też ja, to nie przypadek, że się wyprowadziłem z domu na te pół roku i wtedy mówię do Marceli, słuchaj, czy ja muszę się wyprowadzić, nie dam rady, potrzebuję spokoju, nie mogę się rozpraszać. To ty się wyprowadziłeś? No po prostu w inne mieszkanie. Inne mieszkanie, tak. Ale w Warszawie to czas. Tak. Okay. I też ją pytałem, czy to rozumie. Ona mówi, nie rozumiem, ale jak się kogoś kocha, to się robi dla niego coś, czego się nie rozumie. Ale jest to bardzo trudne dla drugiego człowieka i dla niej to było trudne, ale generalnie rzeczywiście mam jak mój ojciec. Ja nie potrafię podzielić tego, być na wpół w ciąży, jak to się mówi. Tak, mam jak mój ojciec taką chorą ambicję, że jak już się czegoś podejmuje, to on mi to zaszczepił, że jak robisz coś w tym zawodzie, to trzeba upuścić krwi, oddać wszystko, poświęcić wszystko. I niestety ja troszkę się przyznaję, że przy przygotowaniach do tej roli poświęciłem zdrowie, bo przytyłem sam te 21 kilo i mi siadły kolana i to był bardzo trudny okres. Jeszcze do tej pory nie wiem, jak to się skończy. Na pewno mam już problemy z zauważyłem z tyciem, bo zawsze byłem chudy, a teraz, kurde, pojadłem trochę na wakacjach i już mi 5 kilo wskoczyło i już to rozregulowałem sobie organizm. Druga sprawa, po takie koszta rodzinne, że moja relacja z Marcelą się rozjechała, bo jakoś nie ma przez rok, totalnie, nawet ona mi o tym mówiła, słuchaj, nawet jak ty jesteś z nami, to cię nie ma, tak, żeś to głęboko wszedł. Ale ja jej powiedziałem, ja inaczej nie potrafię. Ja po prostu muszę po prostu wejść w to na 100%, albo ja nie udźwignę tej roli. Strach mi nie pozwala, bo ja też nie umiem, żeby tak wyjść i se tak od tak po prostu albo przelecieć błaho, bo się też boję oceny, nie? Że ludzie to ocenią w taki czy inny sposób. No i przed sobą mam ten perfekcjonizm chory i tą chorą ambicję. To jest bliskie mi i mojemu ojcu. Ale rzeczywiście, no, muszę przyznać, że on też dołożył taką cegiełkę do tego, że ja gdzieś tam w głowie zasiał mi to, że to życie na trzeźwo jest fajne. Mój ojciec był bardzo trudną taką postacią do współżycia. Właśnie tak jak powiedziałeś, ten zafiksowany był na swój zawód przez to, że choroba alkoholowa go tak tłamsiła, to był nie do życia jako człowiek, ciągle był elektryczny, nerwowy. Jak ja zaczął trzeźwieć, ja zobaczyłem, że mój ojciec staje się takim fajnym gościem na trzeźwo i że nagle poznaje moją macochę Małgośkę i że są taką fajną parą i że ona jest, i że mojego ojca zawsze wszystko wkurwiało, nawet najmniejsza rzecz, a tu nagle on ma żonę, która cały czas jest aktorką i gada, łapie cię za rękę, no ja mówię i mój ojciec spokojnie, Małgosiu, tego, to ja mówię, nie, jak to się, to jest niemożliwe, to jest nie mój ojciec, ale pokazał mi przez to, że można i że dzięki niemu zobaczyłem, kurde, jakim on się stał fajnym gościem, że ja też bym tak zasiał to pragnienie, więc rzeczywiście dużo jest takich rzeczy. A jesteś nim? Czy poczułeś, że jesteś takim fajnym gościem teraz? Lepszym, na pewno lepszym, a czy fajnym? Bywam fajny, ale powiem tak, bywam też niefajny, nie będę ukrywał, to nie jest tak, życie ze mną to nie jest plaster miodu, ja lubię, jak jest wszystko po mojemu, jak muszę ze sobą dużo walczyć i dużo pracy, jak coś jest nie po mojemu. Bardzo pomógł mi w tym mój syn. Nieświadomie oczywiście, ale... No bo to dziecko. Dokładnie, ale ja miałem coś takiego, że zaraz po wstaniu budziłem się w lęku i siadałem na łóżku i Marcela coś tam z czułością, a ja mówię, poczekaj, ja teraz muszę się nastawić do życia, bo ja mam lęk i tego jak... już zaszła w ciążę, to mówi, posłuchaj, czy jak twoje dziecko się urodzi i będzie chciał kupę i będzie żarło się butelkę, to też mu powiesz, że masz lęki, musisz godzinę się nastawiać do życia. Ja tak mnie potrząsnęło i potem rzeczywiście rzeczywistość to szybko skorygowała i mnie szybko wyleczył mój syn, bo tu kupa to i trzeba lecieć i nie ma czasu na lęki, nie ma czasu na mazanie się. No więc tak, to Bóg mi zesłał syna i za to jestem mu wdzięczny, bo też on pozwala wyzbywać się mojego egocentryzmu i egoizmu, bo to po czasie zrozumiałem, że to ja nie mam żadnych lęków, tylko że ja się nad sobą rozczulam, że to jest jakiś mój egocentryzm, że ja mam tak ciężko w życiu. Jak do tego doszedłeś? No po czasie, właśnie dzięki mojemu dziecku, że to okazało się, że jak
on, trzeba mu zmienić ten pampersa, albo teraz, jak on w nocy wstaje, to nie ma tak, że ja chcę się wyspać, bo mój egocentryzm mówi, jasne. Bo ja miałem ciężki tydzień. Tak. Nie, on stoi, tata, chcę kupę, albo ten, no to wstaje, no to ja z nim nie dyskutuję, no bo wiem, że jak nie, to albo będzie płakał, albo zrobi w majty, albo i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, zobaczyłem, że to jest kwestia, że jak muszę, to po prostu to robię, musisz. Że nie ma czasu na mój egocentryzm i na moje przeżywanie, czy na moje jakieś takie chciejstwa. No dzieci szybko potrafią wyleczyć człowieka z tego egocentryzmu. To brzmi bardzo terapeutycznie, w sensie to brzmi jak wniosek, do którego można dojść po terapii, nie? Gdzie rozumiesz, że twoja praca nie jest na pierwszym miejscu, czy twoje życie, czy cokolwiek. Tak. Tylko ci po prostu trochę to ustawia. Ja tutaj nie chcę wchodzić, wiesz, jakby w wasze relacje, ale to fajnie brzmi, jakbyś trochę strzelam, ale pozwolę sobie. Jakbyś ty trochę zrozumiał coś, czego może twój ojciec miał problem ze zrozumieniem. Tak, może, tak, na pewno. Myślę, że nie miał szansy, bo on już dopiero zaczął trzeźwieć po 50, jak ja już byłem dojrzałym człowiekiem. No, a ja mam ten jakby dar i tą łaskę, o której często mówię, i to zawsze w najtrudniejszych nawet chwilach mnie tak mobilizuje, że mój Frysio jest pierwszym Koterskim, który urodził się w trzeźwej rodzinie. Tak. Ojciec mojego ojca się zapił, mój ojciec długo go tłamsiła choroba alkoholowa, a mój synek urodził się w trzeźwej rodzinie. Nie doznał tego piekła i to też taki... Ja mógłbym, nie wiem, mieć cięższy dzień i powiedzieć, nie, dzisiaj zapalę jointa albo coś tam. Nie, no ja jak sobie pomyślę, że on, ja to ja, bo to jest moje życie, ale że on miałby doświadczyć tego piekła uzależnienia, to nie mógłbym mu tego zrobić po prostu. No, no to jest... To też słyszałem w kilku wywiadach, jak o tym opowiadałeś i wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najlepszych motywacji, jaką można mieć, nie? Że faktycznie robisz jako pierwszy w rodzinie coś tak niesamowitego. Tak. No to teraz jedyne co to po prostu dowieść. Tak. No podobno wtedy, kurczę, też to tak jest, to już tacy, mam różnych znajomych, którzy są, no ja nie jestem aż takim ortodoksyjnym wierzącym, po prostu tak to przekładam relację z Bogiem na relację z człowiekiem, czyli na normalność, ale już ci w takim wyższym levelu, jak ja się śmieję. Bliżej Boga. Tak, bliżej już tak Boga, że wiedzą, co tam się dzieje. Tych to mówią, że to rzeczywiście cały, że jeśli się łamie taką sztafetę pokoleń, to że cały wszechświat ci sprzyja, że aniołowie ci pomagają w różnych najtrudniejszych... Tak daleko. Tak, okay. Ale powiem ci, że planety w jednej linii. Tak, im dalej idę, bo zapytałeś mnie o układ z Bogiem. No. Układu nie ma takiego, że ja mówię, dobra, Panie Boże, to teraz zrobimy tak i tak, to ty mi dasz to i to. Mm. Nie, ja robię po prostu to i to, albo dzieje się to i to, czy dostaję takiej łaski i rzeczywiście mam wrażenie, że coraz więcej dostaję. Nie tylko finansowej takiej, że mam za co żyć, czy mogę właśnie sobie pozwolić na bluzę taką markową, tylko że generalnie dostaję taką łaskę, że rolę Gierka, no bo to jest ogromna łaska. No to jest łaska. Dużo fajniejsze, jakaś tam bluza. Nie, no oczywiście. Ludzie czekają całe życie na coś takiego, aktorzy, nie? W moim tym. I to się często nie zdarza. To mi ojciec tłumaczył. To nie wystarczy być, kurczę, świetnym aktorem. W tym zawodzie potrzebne jest szczęście. A ja dzisiaj sobie myślę, że to jest łaska, że Bóg obdarował mnie taką rolą. No to jest ogromna, ogromna łaska. I czasami jedyne, co zadaję sobie takie pytanie, Boże, dlaczego ty jesteś dla mnie taki dobry? Ja byłem przecież złym człowiekiem, nie? Kurczę, robiłem wiele złych rzeczy w tym okresie uzależnienia, nie? I skąd te łaski? Nad tym się często zastanawiam, więc odpowiedzi nie uzyskuję i jedyne co, to mam takie założenie, że pracuję, zajmuję się swoim egoizmem, egocentryzmem, wlewaniem do dzbana próżności, że tu rolę, że to, że zrobię to, a potem jak jest trochę przestrzeni, to mam taki układ, że mówię, Panie Boże, odpowiem na każde twoje wezwanie, czyli jak się organizacja, nie wiem, dzieci z porażeniem mózgowym, czy jechać do dzieci takich, albo ze świadectwem, albo coś, albo do bezdomnych, to po prostu nie chcę, ale bo nie powiem, że to robię, jestem taki wielkoduszny i mam takie wielkie serce, nie, to nieprawda. Jadę, jak sobie myślę, Jezu, do tych bezdomnych, do Katowic, 3 godziny i tamtego, nic nie płacą za to, kurwa, albo jak płacą, nawet chcą coś zwrócić, to ja mówię, nie biorę, bo to nie... Nie, z czego innego Bóg mi błogosławi, więc nie śmiałbym, a potem jadę tam i się okazuje, że to jest
jeszcze kolejna łaska, bo kurczę, jestem z ludźmi, daję coś z siebie i się okazuje, że dawanie jest super i że ktoś jest wdzięczny, jest radość w oczach albo łzy i że to, co mi się wydawało, że tu jakiś wielki wysiłek, to że znowu to jest jakaś taka łaska w tym, nie pomaganie innym. Ale nie ukrywam, że mi to przychodzi z trudem. Ja nie jestem takim filantropem i takim człowiekiem, który, że tak powiem, tak chętnie pomaga. Nie, ja jestem egocentrykiem i egoistą. No co tu będę ściemniał, no. A uważasz, że jesteś najlepszy? O nie, to mnie już kiedyś ktoś nauczył tego, kiedyś taki miałem taką manię, ale to jak okay. Nic nie potrafiłem, to właśnie wtedy mówiłem, że jestem najlepszy, no i chodziłem i mówiłem, kurde, jestem najlepszy i pamiętam, mój ojciec mówił, w czym ty jesteś najlepszy, pały od góry do dołu masz i to w czym jesteś najlepszy, a moja mama mówiła, nie słuchaj tego starego wariata, i tak jesteś najlepszy. Nie wiedzieliśmy w czym, bo w niczym nie byłem dobry, ale to była ta iluzja, którą się karmiłem. Ale wiem, że też gdzieś jakiś ktoś mądry na mojej drodze mnie nauczył, że to jak sobie wbijesz, że w czymś jesteś najlepszy, to odbierasz sobie szansę na rozwój, bo już nic dalej nie ma. Jak jesteś najlepszy, to już nie masz gdzie wejść, no bo wszedłeś na sam szczyt. Nie, no wiadomo, że czy związek, czy rodzicielstwo, czy aktorstwo, czy wszystko, to jest praca na całe życie. Nie ma nic na zawsze. Dzisiaj jest Gierek, powiedzmy, ja dostaję Oscara, super, dziś jestem najlepszy, ale za rok już jest kto inny, już jest następny film, ludzie już tego nie pamiętają i ty znowu musisz zaczynać od początku. Trzeba o tym pamiętać, żeby się nie pogubić. To jest piękna filozofia, bardzo się z tym zgadzam, ja nawet więcej, bo bardzo podobny przykład podawałem nieraz, że jak się czuje aktor, który dostaje właśnie tego Oscara, i jest tam niedziela. No przecież poniedziela jest poniedziałek, nie? Tak. I on, super, że on ma tego Oscara. To jest w ogóle rewelacja. I to jest na pewno super high. W ogóle chodzi po Los Angeles i jest cudownie. Ale następnego dnia już jest po prostu, kurde, poniedziałek. Tak. I tyle. I trzeba robić rzeczy dalej. I to jest w ogóle jedna z tych, jedna, bo to działa w obie strony. Bo to działa w obie strony pod tym kątem, że jak dostajesz Oscara, to jest poniedziałek. Jak cię zostawi żona, to następnego dnia też jest dzień, nie? Jak ci umrze ktoś bliski, to następnego dnia też jest dzień. To i tak ten czas sprawia, że wszystko mija. Tak, i po prostu zawsze po deszczu wychodzi słońce. To co też najlepsze minie, to co najgorsze też minie. Jedyne, czego się trzyma i najmocniej trzeba się trzymać, to to, że po prostu wszystko minie. Każda z tych rzeczy. I to sprawia, że trochę mniej się, ja tak mam przynajmniej, że mniej się ekscytuję tymi super momentami, ale też mniej wpadam w zły nastrój po tych negatywnych. I to jest, dla mnie to jest bardzo takie balansujące życie. Nie, ja się z tobą zgadzam. Ja mam tak troszkę inaczej, że jestem taki lękowy, że właśnie coś jest, to ja zaraz wpadam w lęk, Jezu, żebym nie tego będzie. Nie stracił. Nie będzie, nie będzie BMW, nie będzie Oscarów już, nie będzie, trzeba to trzymać, trzeba to, a i to jest nie. I wtedy właśnie mi ta wiara pomaga, że zaufać, powierzyć, że Bóg przecież mnie kocha, chce dla mnie dobrze, no to nie zrobi mi krzywdy, jeśli ja sam sobie jej nie zrobię, czyli sam sobie, nie wiem, nie pójdę w cud, czy nie wiem, nie będę jechał 200 i nie wywalę barana gdzieś tam, nie wpadnę w pościsk, to ja mogę sobie zrobić krzywdę, ale przecież on tego nie chce. I jak jestem blisko w tej relacji, to tych lęków jest mniej. Ale jak popadam w ten ludzki tylko schemat zapotrzebowań, to jestem ciągle wylękniony taki, bo ciągle się o coś boję, że stracę to, albo nie będzie tego, albo nie źle ocenią to, więc no, mi w taki sposób wiara pomaga. Ale zgadzam się też, no każdy ma jakąś tą podpina pod coś, no ale zgadzam się z tą taki, tak, filozofią. Jakiś taki stoicyzm mi z kolei w tym pomaga. No, ale wydaje mi się, że to jest, w sensie pokazujemy bardzo fajne dwie strony tej samej tak naprawdę monety, która się nazywa życie. Słuchaj, zmierzając do końca, bo obiecałem, że cię wypuszczę niebawem, bo musisz jechać na kolejny wywiad, słowa dotrzymam, no. Ale mam trudne na koniec pytanie. Czy pamiętasz pi razy drzwi, kiedy w życiu zapaliłeś pierwszego blanta? No, pi razy oko, jaki to był wiek? Kiedy pierwszy raz, kurde, no bardzo wcześnie. No, to wiem, było gdzieś 13, 14. Dobra, to nie chodzi o to, żebyś się teraz tam przenosił, wiesz, żeby sobie przypomnieć datę, ale przenieś się tam i jakbyś mógł teraz się przenieść do tego momentu, to co byś do siebie powiedział? Kurde, powiem ci tak, dzisiaj sobie myślę, że cokolwiek bym do siebie nie powiedział, to nic by tego nie zmieniło.
bo ja, jeśli chodzi o narkotyki, ja byłem osobą taką bardzo przelęknioną, nieśmiałą, wstydliwą, o niskim poczuciu wartości. I generalnie w ogóle bardzo, bardzo, bardzo się bałem życia, prozy życia, najmniejszych rzeczy. Ja, kurde, jak miałem wstać, to pamiętam, jako dziecko zasłaniałem zasłony albo czekałem na klatce, aż moja mama wyjdzie do pracy i wracałem, zasłaniałem zasłony i szedłem, w sen uciekałem. Wtedy jeszcze nie znałem substancji. Albo filmy, w świat filmowy, żeby ten świat filmowy był fajny, bo tam było fajnie, to było nierealne. No i jak niestety, jak poznałem narkotyki, to nagle poczułem taką ulgę i ten lęk, który mnie przepełniał, on zniknął. I ja sobie pomyślałem, to jest odpowiedź na wszystkie moje zmartwienia. To rozwiąże wszystkie moje problemy. I może to bym powiedział, tylko czy to by podziałało? Nie wiem, bo ja, wydaje mi się, jak większość z nas, jesteśmy takimi ludźmi, że musimy coś najpierw sprawdzić, że ta droga była po coś. I dzisiaj sobie tak tłumaczę, nie mam żalu. Tylko sobie myślę, ta droga była po to i ja przeżyłem tą, dostałem tą łaskę, żebym ja dzisiaj właśnie, jak zadzwonią, słuchaj, jutro w Katowicach jest spotkanie z bezdomnymi, albo gdzieś tam z dzieciakami, trzeba powiedzieć swoje świadectwo, to ja wiem, ty masz, po to to przeżyłeś, żebyś ty tam pojechał, czyli ja, i podzielił się tym świadectwem, bo tobie uwierzą. Bo ja nie namawiam ludzi właśnie i nie mówię, słuchajcie, nie bierzcie, bo to, czy tamto. Ja tylko dzielę się własnym doświadczeniem i albo ktoś z tego weźmie, albo nie. Bo ja wiem po sobie, jak ktoś mi mówił, że ja mam zrobić tak i tak, to ja robiłem zawsze inaczej. Bo to na mnie działało, nie, no przecież mi nie będzie mówił ten i ten, albo ja wiem wszystko najlepiej. To ode mnie się zacznie świat, w ogóle początek świata. Ale jak mi powiedziałeś, to tylko takie poczułem uczucie, że chciałbym siebie przytulić wtedy, tamtego 14-letniego chłopca pogubionego, bo to nie przypadkiem się sięga po narkotyki czy po alkohol. To nie jest tak. Dzieciaki, które są otoczone miłością i są w bezpiecznym jakimś domu, czy radzą sobie z emocjami, myślę, że nie dokonują takich wyborów, nie? Więc po prostu chciałbym tego chłopczyka tamtego 14-letniego Michała przytulić i dać mu trochę miłości. No dzisiaj też sobie tak myślę, że Bóg mi dał tego mojego Frysia i ja mogę tą miłość, której tam nie dostałem jako 14-letni chłopiec, to mogę przytulam tego małego Michała w tym Frysiu. I często taką zabawę, znaczy ja lubię tą zabawę i mówię, chodź Frysiu, powiem ci jakąś tajemnicę. I on jest taki mały i tymi oczkami przewraca i mówi, jaką? I ja mówię, kocham cię Frysiu. I potem jest coś takiego, że ja od niego tego nie oczekuję, ale jak idę po niego do przedszkola, to on wychodzi i mówi, tęskniłem za tobą, tato, kocham cię, tato. I to jest niesamowite, że rzeczywiście mój ojciec, mimo tej całej swojej takiej ułomności tego, że no, go tak choroba dławiła, to jedno potrafił, co jest trudne u mężczyzn, zawsze potrafił powiedzieć mi, że mnie kocha. Nie? Może nie potrafił dać, ale chociaż tyle mi dał, tyle i aż. No i, no i to bym powiedział temu Michałowi, że jest ktoś, kto go kocha. Super, to jest piękne podsumowanie. Powodzenia życzę z filmem, z tymi, z kolejnymi. Nie zrób się tylko za poważne. Nie, no za poważne nie, żeby mi nie odjebało, pomyślałem teraz. Żeby ci nie odjebało? Tak, tego mi życz, dobra, bo boję się tego, bo ja jestem... Ale co musiałoby się stać, żeby ci odjebało? No nie wiem, słuchaj, no tak jak... Nie wiem, czy znasz tą opowieść o... Boże, jak się ten aktor nazywał, mam teraz dziurę w głowie. On miał taką genialną opowieść u Wojewódzkiego, to opowiadał, że on na jakimś bankiecie po filmie Niepijący był wtedy... No. Miał przerwę i przyszedł do niego jakiś zagraniczny krytyk i powiedział, ty tak super zagrałeś tą rolę w tym filmie. Nie polski krytyk. Że ty tak super zagrałeś. I on mówi, kurwa, tyle lat gram w polskich filmach. Zawsze drugi plan. I nikt nigdy mi nie przyszedł powiedzieć, że dobra robota ten. Mówi, tak się ucieszył, że się napił piwa. O Jezu. I się napił piwa na 6 lat, nie? No właśnie. No, więc zastanawiam się, czy to o coś takiego ci chodzi? Tak, coś takiego, ale też jak powiedziałeś, no nie chcę, znaczy tak, bo powiem tak, lubię pieniążki jak każdy i nie chcę tego mówić na głos, ale jednak ten pieniądz to jest, no,
kurde, potrafi zniszczyć człowieka i wiem, że jakbym bardzo dużo zarobił pieniędzy, to by mogło mnie to zgubić. Teraz mam tak akurat. Nie za dużo, ale też nie mało, że stać mnie na różne takie rzeczy, a może mnie nawet nie stać, tylko że kupuję je, bo jestem uzależniony i popadam w kompulsję i daje mi to jakiś chwilowy haj. Ale po prostu, żeby mi nie odwaliło, bo jednak fajnie jest pamiętać, skąd się przyszło i fajnie jest być dobrym człowiekiem, a nie chciałbym być jakimś wyniosłym, czy takim, żeby kogoś... nie chciałbym takiego zobaczyć obrazu, że idę ulicą i ktoś, jakiś człowiek mnie o coś prosi albo coś, a ja go traktuję z góry. No nie chciałbym tak, takiego siebie zobaczyć. No, ale a co nie znaczy, że takich pokładów we mnie nie ma. No więc tego, jak to ładnie jest gdzieś powiedziane, że w każdym jest w nas ten dobry wilk i ten zły. I tylko zależy, którego wilka my podkarmiamy. Mhm. Ja wiem, że ten zły tylko czeka, aż ja mu rzucę kości i on pokaże swoje prawdziwe oblicze. Więc nie, wilk peszedł. Tego dobrego, żeby do głaskania. Absolutnie się zgadzam. Ja tylko sprawdziłem w międzyczasie, bo moja pamięć też ma dziury, to Lech Dyblik. A świetny, Lecha, to jest ja historia. Lecha znam. Tak. Lech super, jest fantastyczny, no, absolutnie. Był u mnie jakiś czas temu. Tak, nie, tak, no, Lechu tak. też jest z posłaniem i nie, bardzo nie, mocny jest. Lechu jest tak. naprawdę bardzo, bardzo mocny. Mam nadzieję, tak. że się jeszcze będziemy mieli okazję spotkać, bo gadało nam się no. fantastycznie i z tobą również się gadało przecudownie. Dziękuję ci. I vice versa, bardzo miło, bo ja powiem szczerze, nie wiedziałem, czego się spodziewać tak naprawdę, bo nigdy ludzie mówią, nie wiem. Ja wiem, ludzie mówią. Nie, no nie, nie, to nie chodzi o to, że ludzie powiedz, mówią. Ludzie mówią, bo to jest lepsze niż jakbyś powiedział, że nikt nie, nic ludzie nie mówi. Mówią, ale nie powiem, że źle mówią, czy coś. Tego chciałem, nie to chciałem powiedzieć. Chciałem, wiesz, nie, no, nie, mówią dobrze, bardzo dobrze, kurde, no, że twoje rozmowy cieszą się bardzo dużą popularnością i że mają bardzo duże zasięgi, więc mam nadzieję, że i ta też będzie miała. Ja wiem, miała. Kto ci to mówił. To musiała być Klara. Też, ale nie tylko. Ale chodzi mi o to, że nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Oczywiście. Często w tych rozmowach powiem tylko jedno, że są tacy ludzie, co chcą cię, nie wiem, kurwa, złapać na czymś. A z tobą się super rozmawiało i ja bardzo to doceniam. Bardzo jest mi miło w takim mi razie. Mi też. Dziękuję ci pięknie. Przyjmij komplement. Przyjmuję, tak, przyjmuję. No to dobrze, no to miło mi. Dzięki.